Witam wszystkich. Dziś trochę późno przyjechałem na działkę. Bardzo zimno, minus 16 stopni z rana. Wszystko pozamarzane bardzo. I trzeba będzie zacząć grzać w środku. Wszystko bardzo... Lód wszędzie, sople. Zaraz zobaczymy w tak mroźny dzień, ile... Jaką temperaturę mi się uda uzyskać, żeby nagrzać tam w środku wszystko. Jak mówiłem, późno przyjechałem, jest już po 8. Parę minut. Na dworze tutaj pokazuje mi minus 15 prawie. W środku niecałe 18 stopni, ale było trochę zimniej tu w kuchni, ale zacząłem wodę na kawę gotować i się troszkę ociepliło o 1-2 stopień. Także bierzemy się za odpalanie ogrzewań i pokażę wam, jak to w takim domku idzie sobie nagrzać. Do jakiej temperatury. Tu jeszcze wyjdę na zewnątrz, do szopki, co mam agregat w środku. Zaraz zobaczę, jaka tutaj temperatura, czy woda nigdzie nie pozamarzała, bo mam kran na zewnątrz. A później wejdę tam na dach. Płyn do okien nie zamarzł, ale ile tu jest stopni? 2 stopnie niecałe pokazuje. Bo ten agregat jak chodzi, to też ta rura troszkę nagrzewa, jak widzieliście w innych filmikach. Bo tutaj mam kran taki ogrodowy i muszę pilnować, żeby nie zamarzało. Że dawno minus 16 nie było. Dobra. Idziemy brać się za ogrzewanie. Tu wszędzie pozałączałem sobie folię grzewczą w domku. Na razie idzie z agregatu. Prąd pójdzie później z paneli. Ale 35 stopni już pokazuje ten mój grzejnik. Taka samoróbka z folii grzewczej. Po godzinie dwóch grzania się tam do 30, do 40 prawie stopni podnosi temperatura. I oprócz tego mam pod panelami. Pod panelami też mniej więcej tyle samo wskazuje. Tu jeszcze na razie pełną parą chodzi kominek. Opalany na brykiet. Tu wam chcę pokazać właśnie z komina zewnętrznego, ile dymu tylko wychodzi opalaniem brykietem. Prawie niewidoczny dym, jak się dobrze to spala. A z drzewa to zawsze dymowa duża wychodziła. No i tu jest mój kaloryferek solarny, z którego też już ciepło idzie ładnie na dół. Bo przy takim ostrym słońcu tu się wszystko ładnie w środku, te rury nagrzewają. Na innych moich filmikach moglibyście to zobaczyć, jak to wszystko robiłem. Jest wiele filmików na ten temat. Także dzisiaj przy takiej minusowej temperaturze chyba cały czas będzie około minus 10. To się fajnie sprawdza. No i tutaj już większy dym chyba z agregatu wychodzi ze spalin. Co jeszcze jest chwilę załączone, ale zaraz pójdę wyłączyć. W miarę wygłuszone, także nie słychać go na zewnątrz za dużo. A to już zaraz zobaczę, ile wychodzi stopni z tego grzejnika u góry. 23, 24 stopnie, tam 25 stopni prawie wychodzi z góry. Z tego mojego grzejniczka solarnego, którego na pewno jeszcze na wiosnę rozbuduję o 2-3 sztuki, tak jak mówiłem na innych filmikach. Tak jak widzicie, domek na działce można sobie ogrzać, dogrzać. Tutaj zobaczcie, jaka temperatura. 25 stopni. Ten moment świruje na zewnątrz minus 9, jeszcze minus 9,2. Ale w środku tak mi się nagrzało do 24-25 stopni. Temperatura już jest ok, mogę sobie chodzić w krótkim rękawku. Tak do 12, jak jest ostre słońce, to to ładnie grzeje, później już coraz mniej. Ale to są sposoby właśnie dobre na grzanie. Tutaj ten wentylatorek pompuje te ciepłe powietrze. Ten kaloryfer i powrót jest drugą stroną. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału. Trzymajcie się ciepło te zimowe dni. Żeby zapewnić sobie komfortową temperaturę, potrzeba dużo kombinować. Cześć.